przepis na nieśmiertelność. Nie chodzi, proszę państwa, o jakieś sprawy związane z medycyną czy panaceum, a z matematyką. Powszechnie uważa się, że matematyka to jest dziedzina bardzo trudna, niezrozumiała, tylko dla niektórych, a już mówienie o nierozwiązanych problemach to jest absolutnie niemożliwe do przekazania ogółowi. Okazuje się, że w matematyce jest wiele prostych problemów, prostych do sformułowania, których do dziś nie potrafimy rozwiązać. Oto jeden przykład. Problem liczb doskonałych. Co to jest liczba doskonała? 6. Ja też jestem szósty tutaj. 6 jest sumą 1, 2 i 3. To są dzielniki szóstki. Liczba doskonała jest sumą wszystkich swoich dzielników, za wyjątkiem jej samej. Starożytni znali jeszcze 28, 496. My dziś znamy 48 takich liczb. W styczniu poznano właśnie 48. Ale na dzień dzisiejszy nie wiemy, ile ich jest. Czy jest ich nieskończenie wiele? A może skończenie wiele? Ten, kto znajdzie ostatnią taką liczbę, wchodzi do panteonu matematyków. Albo udowodni, że jest ich nieskończenie wiele. Inny problem z liczbami doskonałymi. Wszystkie liczby doskonałe, które dziś znamy, są liczbami parzystymi. Czy istnieje liczba nieparzysta doskonała? Nie wiadomo. Czy jest ich skończenie wiele? Nie wiadomo. A może nieskończenie wiele? Każda rzecz, która zostanie w tym kierunku udowodniona, gwarantuje wejście na stałe do historii matematyki. Zastanowicie się państwo, po co ja o takich zabawach z matematyką mówię. To ma swoje zastosowanie, ale w 3 minuty o tym nie da się powiedzieć. Natomiast powiem może na koniec taką historyjkę. Pewien młody człowiek, mający 10 lat, usłyszał kiedyś o słynnym problemie, od 300 lat nierozwiązanym. Po 30 latach okazało się, że ten człowiek rozwiązał ten problem. Było to wielkie twierdzenie Fermata, a tym człowiekiem był Andrew Wiles. Może ktoś tu usłyszy, może rozwiąże któryś z tych problemów, albo z innych, bo takich problemów jest ogromnie dużo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale to ten Andrew Wiles jest nieśmiertelny, tak? Tak. No, nie wiemy. No, to trochę rozczarowujące. Drogie i jednak nie nieśmiertelny jury. No ja jednak, jako że nie jestem matematykiem, trudno było mi jakoś poczuć doskonałość tych liczb. No to starożytni tak, to pitagorejczycy tak zadecydowali. No 6, tak, ale no, dlaczego a poza doskonałość? Tym, a poza tym w piśmie napisano, 6 to jest liczba doskonała. Czyli dla matematyków i ludzi religijnych to jest taki raczej temat. Słuchaj, to mogą być zbiory łączne, to nie są rozłączne. Matematycy, ludzie wierzący. Tam, gdzie się te dwa zbiory skupią, tam masz wszystko, co chcesz. Matematycy poza tym lubią nazywać, mówią o liczbach zaprzyjaźnionych. Poza tym pan na nas z tą opowieścią na nas przerzucił odpowiedzialność, mówiąc, że sam niczego nie rozwiązał i może nam się uda. Ja się teraz czuję trochę taki postawiony pod ścianą, no kurczę, no jak mi się nie uda, to co? Będę gorszy niż ten cały Fermat, tak? Więc to mi się nie podoba, że pan tak przerzuca odpowiedzialność z tej sceny na poza. To znaczy, no, ja nie mogłem tego rozwiązać, ponieważ, prawda, no jest tak jak w tej piosence, wyżej nerek nie podskoczysz, sam pan wisz. Nie. No nie, no to... Bardzo proszę. Mi się to podobało, dlatego że to była taka troszeczkę reklama studiów matematycznych dla młodych ludzi. W pewnym ludzi. Sensie. Prawda? Tak. Czyli takie trochę podsumowanie, na jednym przykładzie pokazanie, czego jeszcze nie wiemy. Ogólnie takie zarysowanie, że jeszcze dużo można w matematyce zrobić. No i właśnie pytanie, czy kogoś udało się zachęcić z młodych ludzi? Ja myślę, że ktoś się znalazł. To znaczy, znalazł się człowiek, który się zajął teorią liczb, ale innym problemem, o którym no tutaj nie będę się wyrażał może. Natomiast co mnie skłoniło do powiedzenia o czymś takim? Po prostu często słyszę, a wy matematycy to po pierwsze mówicie niezrozumiale, a po drugie, to w zasadzie to wy co, całkujecie, różniczkujecie, ale takich prawdziwych problemów to wy nie macie już, bo wszystko w matematyce zostało zrobione. Prawda? Także to stąd się to wzięło. A ja się chciałam zapytać, czy w matematyce
Bo tak trochę, tak to czułam z tej wypowiedzi, że ważne jest rozwiązywanie problemów. I stawianie. A właśnie, chciałam zapytać, co pan uważa za ważniejsze? Pytanie, stawianie problemów, czy... To znaczy, może to na przykładzie tego Wilesa to wyjdzie tak. Wiles rozwiązał problem i rzeczywiście wszedł do historii, ale wszyscy wiedzą, co, znaczy matematycy bardziej wiedzą, co to jest wielkie twierdzenie Fermata, niż kto to jest Andrew Wiles. Więc czasem postawienie problemu jest ważniejsze od jego rozwiązania. Najlepiej jak ktoś postawi problem i jeszcze go do tego rozwiąże. To już by było cudownie. Ja mam jedną taką uwagę, mianowicie pan w pewnym momencie nie podjął wyzwania. Czyli pan powiedział o zastosowaniach, tak? I ja byłem najbardziej ciekaw tych zastosowań, tak, żeby pan powiedział, o, widzicie na przykład tamtą lampę, albo widzicie tą wykładzinę, albo jeszcze coś tam innego i tam właśnie coś, tak? To ja bym powiedział, a, czyli jednak są potrzebni. Tak, no, my jesteśmy przyzwyczajeni, że matematycy są nikomu niepotrzebni. I w pewnym momencie pan powiedział, że 3 minuty to jest za mało. I wtedy ja poczułem jakby się trochę odrzucony, tak? że pan nie powiedział o tym, co jakby mnie by najbardziej interesowało. No to tyle. Dziękuję. Ja z prostej ciekawości spytam, czy pamięta pan może, jak nazywał się zupełnie niesłynny w historii matematyki, wymyślony przez pewnego polskiego pisarza, matematyk ze wsi Bejgoła, który chciał udowodnić wielkie twierdzenie Fermata. Gąsowski. To jest satana siódmej klasy. Gratuluję. Iwo Gąsowski. Iwo Gąsowski. Satana siódmej klasy. Co prawda... Ja tylko jeszcze na koniec powiem, że z tego całego i wykładu i dyskusji dla mnie analfabeta matematycznego wynika taki wniosek, że w matematyce chodzi o to, żeby być sławnym i przejść do historii. Nie tylko. A jednak. Nie tylko, żeby być sławnym, przejść do historii, nie tylko w matematyce. We wszystkich twardych naukach, takich jak matematyka i fizyka teoretyczna, chodzi o to, czy astrofizyka, chodzi o to, żeby być sławnym, przejść do historii oraz żeby pokazać, że nasi koledzy to jest banda ignorantów. Yeah! Czyli o to samo, co będzie chodziło przy Oscarach za parę dni, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.